Okej. Okay. Find Crunch and Embryo. Misja 16. Z tego co widziałem z cutscenki, to Embryo i Cortex chcą stworzyć robota, który będzie recyklingował? What the fuck? Starość nie radość widzę w tym wypadku, czyli ich kompletnie już posrało, ale mnie to nie dziwi. A, Doom Monkeys. Kto by się spodziewał, że one tutaj będą, tak by the way. Ta, mamy teraz jeszcze nowy typ tych masek Mojo, więc lecimy z koksem w takim razie. To trzeba będzie naprawdę eksplorować, bo kurde, zależy mi na tych maskach. Co prawda wszystkich opcjonalnych misji tak nie zrobimy, ale przynajmniej będziemy mieli wszystkie maski zebrane, więc technicznie 100% jakieś będzie. O! Kogo my tutaj mamy? Nara, frajerze. Nie będę nawet ciebie próbował osiadać. W tej gierce to chyba to jest norma, że dźwięki się bugują, co nie? Tam coś było. Spajki, sorry. Ale nie tym razem. No, spróbujmy się tam jakoś dostać, bo tam coś widziałem. Fajnie byłoby tam wlecieć, nie powiem, że nie. Tam coś jest u góry, definitywnie. Widziałem tego Mojosa tam. Ale chyba się inaczej tam nie dostanę, więc dobra, olejemy to. Najwyżej się tutaj trzeba będzie wrócić i tyle. Lecimy. Klimat tego poziomu jest jak najbardziej spoko. Muzyka zresztą też. O, dobra. Niestety buty, które teraz Crash ma, te takie ulepszone, z ulepszonym kopnięciem, to niestety powodują, że spin atak jest blokowany. Coś, co mi się bardzo nie podoba. Dobra, nie ma tutaj żadnej maski. Tylko Mojosy są, dobra, okej. Co to tam w ogóle w tle jest? A, to jest wysypisko śmieci, co nie? No bo akcja chyba dzieje się na wysypisku śmieci, o ile dobrze wiem. Okej. Jest! Nie wiem, czy tyle powinienem mieć tych masek Crasha, ale... Tyle mam, więc... Ja w ogóle powinienem tam do góry polecieć, czy nie? Chyba będziemy musieli osiąść tego sludge'a. Bo to jest sludge. Oczywiście, że tak. No oczywiście, że trzeba będzie jego osiąść, no. Proszę bardzo, inaczej bym się tutaj nie dostał. Dalej uważam, że sludge jest bezużyteczny, ale... przynajmniej ten. Coś tutaj zdziałał teraz. Tu żadnych masek nie ma, więc można ominąć spokojnie sekcję.
Czyżby to była walka z Crunchem? A to wygląda. Okej. Osiadamy innego. Ale muzyka w tle. Dobre, rockowe klimaty, to mi się podoba. Ale jakie to jest niesprawiedliwe, ty. Oni sobie wybuchają przez TNT i oni, patrzcie, ile gwiazdek mu TNT zabrało. Co to jest za sprawiedliwość? Zerowa, kurde. No, you chase off the bad sludges that are trapped by the module. Jeden z nich to chyba miał nawet ten głos Cruncha. O, kogo my tutaj? A kogo my tam mamy? Patrzcie na to, ty. A co on nam tutaj ten? Na chwilę sobie go zostawimy. Bo pewnie trzeba będzie tam coś przesuwać. A, tam my nawet nie polecimy. To po co on jest wtedy? Dobra, jestem z powrotem. Na chwilę poszedłem zdjąć okulary, bo troszeczkę muszę je przetrzeć, a nie mam do tego chusteczek. O! No, czyli mamy teraz już misję 17 odblokowaną, więc teraz czas uratować Cruncha i zobaczyć, co będzie dalej. To może nawet przejdziemy jeszcze misję 18 i tak 19 zostawimy sobie już na ostatnią sesję. Oho. Crash, stay away, little buddy. I can't control myself. Just take the helmet off already. You don't understand. So awesome. Monkeys. Yes, fight your little buddy. Teach him who invented who. Strike him with your large man hand. I obey. Eat enough fiber. Ale mi się nie podoba model Cruncha swoją drogą. Dawaj, Crunch. Gonna
2 z 5, kurde, czyli gdzieś pominąłem te opcjonalne misje. Chyba, że jeszcze będziemy w tym klimacie takim bagiennym. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale mega mi się podoba soundtrack tutaj też. I sceneria swoją drogą, bo to trochę mi przypomina, jakbyśmy ten, mieli walkę z tym, Koala Kong. Z Crasha jedynki. No dawaj. Rzuć tym TNT. Dobra, jest. I jeszcze jeden. No dobra, no i co tutaj trzeba teraz zrobić? A dobra, już wiem co. O, o. No to lipa, teraz jestem. A nie, dobra. Na szczęście gra pomyślała, żeby mi zespawnić. To by było trochę przesrane, gdybym musiał bez TK'a tutaj walczyć. Bo wbrew pozorom jest on bardzo przydatny. Ej, dobra, to co się w ogóle pitole? Przecież ja go na kolce będę tutaj uderzał. Właśnie. Co ja się będę pitolił, kurde. Ja go tu o podłogę rzucam, a przecież mogę o kolce go łatwo. Już po nim. Cały boss fight. We need to use Crunch against Embryo to defeat him, Crash. Try to jack him when you get the chance. Okej. Jedziemy. Crunchem teraz. O kurde, ale Crunch jest opecki, ja pierdzielę! Ej, ekstra! Dobrze! Teraz wszystkich musimy tutaj unicestwić. Crunched. Dobrze. Aha, czyli możemy teraz podróżować do Mount Grimley, tak? A czy tutaj żadna cutscenka nie powinna być jakaś? Czy coś mi się zeskipowało? Bo nie wiem. O, teraz tędy możemy lecieć. No, trochę nie przemyślałem to. To mogę powiedzieć z ręką na sercu. Że trochę tego nie przemyślałem. Jest tutaj kolejna maseczka, która na nas czeka. 3 z 5. Czyli na to wygląda, że chyba mamy wszystkie póki co zebrane. Tam wiadomo, no nie wszystkie, bo nie mamy 5, ale... Raczej nie widziałem nigdzie żadnej ukrytej maski. Chyba, że gdzieś była i ja to przeoczyłem. Ale chyba nie, wątpię w to. No to misja 18. Kurde, moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej końca. Ładnie. Znaczy, nie ładnie, no bo w sumie kończę
jakby coś, co... Projekt, który praktycznie 6 lat tworzę. No bo maratony Crasha jednak od 6 lat trwają na moim kanale. Bo liczę tam jeszcze od pierwszego maratonu, czyli od... wiecie, trylogii oryginalnej poprzez Team Race i Kibasha. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Trzeba będzie i tak z nowymi grami lecieć z Crashem, więc... Nie można jakby cały czas się zatrzymywać. Bądźmy sobie szczerzy, już dawno powinienem skończyć maraton Crasha na kanale, ale... Widzicie, jak to jest. Żadnego tytana nie mam. Mutanta, kurde. Naucz się mówić, to są mutanty. Tam już widzę, jest czwarta maska. My tam sobie oczywiście polecimy. Ale zobaczmy, ile będziemy mieli procent gry. Wydaje mi się, że około 40 już na bank będzie. Ponad 40 maksymalnie. I dużo też pewnie procentów dostaniemy pod koniec gry, bo tam pewnie gra nam wliczy te opcjonalne misje, jakie zdążyliśmy zrobić, więc no tam wyjdzie pewnie może te 100. O, 43%, widzicie? Lecimy do góry, oczywiście, że tak. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. I proszę bardzo, o to mi chodziło. Opcjonalna misja zrobiona. Teraz tędy. A nie, tędy nie przejdziemy, okej. Myślałem, że tam się nam brama odblokuje, ale chyba będziemy musieli przez ten cały kołowrotek lecieć. A, widzicie, coś tam jest. Tam jest ten, owoc łumpa, czyli będę musiał sobie odblokować. Owoc łumpa z przyciskiem. Dobra, pierwsza brama jest odblokowana, więc teraz będziemy musieli to całe koło przesunąć w inną stronę. Logicznie. Oczywiście uwaga na lawę. Bo lawa jest gorąca. O, widzicie? Tak to właśnie jest. Ale krajobraz tutaj jest epicki. Ogólnie w ogóle lokacje w Mind Over Mutant są bardzo ładnie zrobione. Klimat tych lokacji też zresztą jest fajny. A muzyki to na razie nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o muzykę. Bo naprawdę wszystkie traczki są tutaj mega fajne. Tylko nie lubię strasznie tego, że Crash jest tak dziwnie się ślizga często. W tych poziomach. I on chyba nawet nie jest podstosowany pod te poziomy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, wiem, że to głupio brzmi, główny bohater nie jest podstosowany pod poziomy, ale no, serio. Innego tłumaczenia nie widzę. Tutaj mamy coś zablokowane, więc idźmy sobie dalej. Co są w ogóle za nagrobki? Zanim ktokolwiek powie, o, fan Crasha o tym nie wie. Ja bardzo mało w Mind Over Mutant grałem, okej? Więc niezbyt ogarniam, o co chodzi, ale podejrzewam, że jak się je zniszczy, to tam się Mojosy dostanie, więc nic szczególnego. O. Trudno, kombo stracę, ale... Mojo maskę Crasha potrzebuję, bo chcę jakby wszystkie te zbierać, bo jednak to są dla mnie fajne znajdźki i lubię je swoją drogą zbierać, bo mega fajnie mi się zbiera te maseczki, te laleczki. Dziewięć na 13, jeszcze tylko 4 w takim razie. Co to w ogóle są za minionki? To jakieś embryowe, co nie? Postaram się znaleźć jakby ich imię i
raczej ich nazwę i tutaj postaram się wam dać jakby tekst, jak one się dokładnie nazywają, jak znajdę jakieś informacje. Dobra, i tu wchodzimy do paszczy. Trochę paszcza, wiecie, Thanks. Finally answers the phone. Very classy. It's not like I have anything better to do. Oh, thanks for asking. I feel good. All this evil agrees with me. How's our little mojo battery doing? Ah! Cortex, you miserable traitor! I will have my revenge! Fabulous. He's never looked better. Rubenesque, even. I was so tired of that guy. Felt like I married my mother. Not that I've thought about that. Stealing my mojo to power your envies! That's low even for you. But why do you keep feeding me cake? Oh, that. I just thought it would be mean. Seriously, you're never going to be able to eat cake again. Imagine that. Life without cake. You fiend! I'm gonna address the minions a bit. Excuse me. Listen up, Grimleys. Crash Bandicoot is on his way. No games, no foolishness. Find him and destroy him. Destroy him, for real. No death traps that take 10 flipping hours. Oh, that's unsettling. And guess what? Little Ooka there's looking hungry. You gross, it's dirty. I'll get my revenge for this, Cortex. Yes, yes, revenge. I'm not the one in the milking machine, Milky Magoo. Cortex out! To troszeczkę inspirowane jest Aku Uka 3. Tfu, jakie Aku Uka 3? Uka 3, wiecie, z Crash'a Mind Over Mutant. Crash of the Titans, Jezus Maria, gram teraz w Crash'a Mind Over Mutant. Teraz misja 19, save Uka Uka, czyli będzie musieli uratować Uka Uka, ale zauważyliście jedną rzecz, że Cortex strasznie tak kozaczy w tej części? Nie wiem, niedawno jeszcze się bał Uka Uka, a teraz odkąd połączył siły z równym sobą, równym sobie, czyli Embryo, to zaczyna za bardzo kozaczyć i to mi się trochę nie podoba, jeżeli mam być szczery. 44% gry, dobra. To może nam się uda jeszcze uratować Ukę Ukę. I to są chyba nowy typ tytanów, czyli te. A nie, przepraszam, jaki nowy typ? To są nasze nietoperki, nasze butlery, kurde. Jeszcze bardziej upierdliwi niż w Titansach. Serio będę musiał z nimi walczyć, żeby przejść dalej? O Jezus Maria. Czemu w ogóle w tych cutscenki tak mega mają ten spadki FPS-ów? W sensie te cutscenki z butlerami wyjątkowo. Widocznie OBS ich nie lubi tak samo jak ja.
No, butlery, chyba wy za dużo FPS-ów ważycie. Że aż mi spadło do 27,10, nie? Wow. No tak, tutaj bym potrzebował tego, Raticle. A że go nie mam, to dupa. Ta lokacja jest jakaś taka dziwnie polagowana. Mam nadzieję, że tu będzie ostatnia ta maska zielona. Taka glutowa. Co, znowu butlery? Ale tutaj FPS-y spadły, ja pierdolę, nie? Tutaj jest jeszcze gorszy tytan w takim razie. Raczej gorszy mutant. To jest chyba Grimly, on się nazywa, z tego co wiem. Bo to jest ten fantom cały, który był w cutscence. LOL, ile on combo jest w stanie wbić, ja pierdziele. Ło kurde, Jezus Mario. W sensie, ja pamiętam, że tym tytanem można było grać, bo my go żeśmy ze znajomym bardzo lubili, jak żeśmy grali. Ale kurde, co on odwala? Aha, on ma możliwości spowalniania czasu, tak? Dobra, naładuj całą energię i trzymaj to jak najdłużej. Bo ja chcę się tam dostać i chcę uratować Łukę i zakończyć tę sesję. Pff. Ja pierdzielę, no jak to zrobić? Jak zrobić, żeby być szczęśliwym? Jak to uczynić? Ja tak to ja się nigdy nie dostanę, nie? Nigdy. W taki oto sposób to ja się nigdy nie dostanę. Więc dawaj. W końcu się udało, moi drodzy, jest! Dobrze to zsynchronizowałem. Dobra, kombo razy 5 to też jest dobry wynik, chociaż wolałbym mieć kombo razy 10. Ale nie można mieć wszystkiego z tego co widzę. Dobra. Tu nie ma żadnej maski, nie ma. Dobra, lecimy dalej.
No, to jest tak jak podejrzewałem, że to właśnie będzie tak wyglądało z tymi nagrobkami, że tylko Mojosy z nich będą wylatywać. Okej. Tak, teraz trzeba będzie zwolnić. Uwaga. Łatwe 12 combo, nice. Dobra. O! A kogo my tu mamy? To lecimy. I uciekamy przed nim teraz. Przed frajerem. To teraz trzeba poczekać, aż się oczywiście naładuje. Mógłbym teraz skoczyć, ale w sumie ja nie lubię ryzykować, bo wolę wykorzystywać już w pełni tę moc spowalniania. Więc poczekamy, aż się naładuje. To trochę zajmie. Jest, leci, 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 leci. Leci, leci, leci! Fuck! Dobrze, jest! Tu nie będę ryzykował nawet. Teraz czekamy tutaj na platformę, aż zleci. I wtedy będziemy już w domu. Spowalniamy. Nie rushujemy, bo rushowanie kończy się wiadomo, jak zwykle. Wyczuwam platformę. Dobrze. Mój węch mnie nie zawiódł. Czyżby tutaj trzeba byłoby mieć tego? TK'a? No tak, tutaj trzeba byłoby mieć TK'a, żeby tam się dostać. Szkoda, że się on nie zespawnił. Trudno się mówi. Ale tutaj poziom... A czemu ta sekwencja tak klatkuje? The fuck? Ty, ja już nawet wiem jaką sekwencję... Ja wiem nawet gdzie my jesteśmy. Na bank jesteśmy w tej jaskini, gdzie były te... Rhino Rollery. O! Nowy typ maski, The Dark Side. Czyli tam zostawiłem jedną gdzieś tą glutową maskę i zostawiłem... Znaczy wiem gdzie jedną zostawiłem maskę, tą... Tą taką zwykłą. Znaczy zwykłą, w cudzysłowie zwykłą, tą pustynną. To akurat wiem, że tam jest jedno takie miejsce, gdzie będę mógł ją zdobyć. Ale nie wiem gdzie jest ta glutowa ostatnia. Fuck this shit. O to chodziło. Dokładnie tak. Teraz tu już nawet nie muszę bawić się w żadne spowalnianie, bo
Jestem tutaj normalnie. Coś mi śmierdzi kolejną maską u góry. Więc dlatego idę tam seksplorować to. Aha, bezużyteczność. Sorry bardzo, ale jeżeli mojosy są u góry, to dla mnie to trochę bezużyteczne jest. To już wolałbym, żeby tam, nie wiem, u góry była właśnie... no, żeby u góry była maska Mojo. Dobra, mamy to. Znowu komuś oni dupę obrabiają, what the fuck? O! To już mi się bardziej podoba. Tylko jeszcze trzy maski tam crashowe zostały. Crashowe maski, jaki kurde język! Tam widzę już jakąś maskę w ciemności. No kurde ty! To mi się trochę kojarzy w ogóle z Krokiem teraz, bo była taka jedna misja, gdzie trzeba było tam gobosy ratować też w takiej trochę scenarii ciemnej. A te kamery to trochę mi Generator Room z Crasha 1 przypominają. Tam u góry coś jest. A tam widzicie, jak crashowa maska jest. To już będzie 11 z 13. Warto je zbierać. Szkoda ominięta. I znowu konfrontacja z tymi pierdolonymi butlerami. No kurde! Dobrze, 11. Lecimy. O-o! Ruszająca się platforma. To nie jest dobry znak. No zdecydowanie to nie był dobry znak. Dobra, 3 na 5. Pewnie i tak mi się tutaj tych The Dark Side też nie uda zdobyć. Ale będę się starał. Dobra.
W ogóle olejmy sobie ich, po co ja będę z nimi walczył? Szkoda mojego cennego czasu, lećmy do przodu. Dobra, tutaj mamy respawn. I tam podejrzewam, że jest koniec 19 epizodu i będzie początek 20, więc tam prawdopodobnie już sobie sesję skończymy. I tak tutaj 2,5 godziny wyszło, to podobnie do pierwszej sesji, czyli mamy już ogólnie 4 godziny gameplayu za sobą. Z 6, więc... naprawdę coraz bliżej koniec. O, to na farcie w ogóle się udało, ta końcówka, nie? Destroyed those mojo collectors to free my brother. They look pretty hefty, hefty, hefty though, so you'll need to jack a huge titan to break them. Świetnie, jak topus. W sensie, dobra, nie mogę powiedzieć, że nie, bo cieszę się, że go widzę, ale... no... nie jestem trochę gotowy na tą walkę, nie powiem, że nie. Fuck, no dawaj kurde. Pociśnij go. No to świetnie, no to kurde zarąbiście, nie? A bo dobra, w sumie tak, zarąbiście. Dobra, jak to pusz w tej części jest opecki. Jest nawet lepszy niż w Titansach. To mogę przyznać. I co tam, Grimly Frajerze? Co ty myślisz sobie? Że ty mnie pociśniesz? Chłopie. Ale muzę tutaj te mają dowaloną, nie powiem, że nie. Muzyka jest epicka tutaj. Se będę musiał ściągnąć na telefon albo coś. Bo serio, spoko traczek. I zaraz Uka będzie uwolniony. Wow, nie sądziłem, że to powiem, ale cieszę się, że uwolniliśmy, znaczy uwalniamy Uka, nie? Finally! Oh, if I had nipples, they'd kill right now! My brother! What did they do to you? That treacherous dog, Cortex, stole my power! All my bad mojo has been drained and put into envies that he sent all over the world! All over the world? That little weasel of a scientist actually had a good idea for a change. However, I didn't realize it involved... milking you. Yes, milking me! Ha ha! Everybody enjoys a laugh at the evil mask.
I will destroy Cortex for this. And you two short bus students will be the means of my vengeance. Why should we help you? You're a jerk. Remember Mom's birthday? You sent her socks. Honestly, who sends socks to a magic mask with no feet? You'll help me because if you restore my power, I will give you the means to reach Cortex's lair and destroy his envies forever. Fine, we'll restore your powers. Tell us what we have to do. The voodoo bones of my mask have been stolen and given to the worst, most despicable mutants on the island. Get them back. Be my vengeance. I will use my power to let you move around quickly. You dummies probably walked everywhere. And please, would you clean this cake off my face? Okej. Okay. Collect Ukaz Bones, Ukaz Vintage. To będzie 20 misja i tą misją zajmiemy się w następnej sesji i zarazem ostatniej sesji z Crasha My Dover Mutant. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, o ile wam się oczywiście spodobała ta sesja, jak i te odcinki, które tutaj miały miejsce i że w sposób ciekawy może prowadziłem, może jakaś tam informatywność... Oj, przepraszam, była. Polecam wbić na grupę na fejsie, na Discordzie, linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa!